Ponoć zostanie księżną było spełnieniem marzeń Megan Markle. 37 L. Jednak teraz, gdy minęło osiem miesięcy od ślubu z księciem Harym, 34 L. Ta rola zaczęła ją przygniatać coraz bardziej. Czyżby miała już dość? Megan ilekroć pokaże się publicznie. Zawsze wygląda perfekcyjnie, a z jej twarzy nie schodzi uśmiech. Podczas tych oficjalnych wyjść można odnieść wrażenie, że doskonale odnalazła się w byciu księżną. Reklama jednak równocześnie w mediach pojawiają się doniesienia o tym, że gdy znikają obiektywy aparatów i kamer, Megan staje się kimś innym. Z jej twarzy znika nagle uśmiech, a ona jest albo opreskliwa, albo zwyczajnie smutna. Nic dziwnego, przecież do Markle dociera to co pisze o niej prasa, która komentuje każdą jej najmniejszą wpadkę oraz konflikt z ojcem, a także rozpisuje się na temat jej kontaktów z księżną Kate, 36L, i księciem Williamem, 36L. Cała sytuacja zaczęła ją przerastać, gdy w mediach pojawiły się doniesienia o konflikcie z księżną Kate. Pracownicy pałacu powiedzieli jej, wtedy, że nie wolno jej publicznie komentować żadnych informacji powiedział informator Daily Mirror. W dodatku, jak donoszą brytyjskie media, Megan czuje się samotna na królewskim, dworze i nawet nie ma się komu zwierzyć ze swoich zmartwień. Czyżby Megan już żałowała swojej decyzji o wyjściu Zachary Ego? Obecnie księżna jest już w zaawansowanej ciąży i raczej rozwód nie wchodzi w tym momencie w grę. Jednak nie wiadomo, ile jeszcze wytrzyma w złotej klatce, jaką stał się dla niej pałac. Zobacz więcej materiału w wideo.